Każdy facet, który nie jest już 20-latkiem, to jest jeden wielki farmazon. Jeżeli masz, tak jak ja, więcej niż 30 lat, może masz nawet 40 albo 50, to świetnie trafiłeś, bo tematem dzisiejszego nagrania będzie to, jak nie popełnić dwóch najgorszych błędów dotyczących osób właśnie w tym wieku. A chodzi oczywiście o kontekst dbania o sprawność, kształtowanie sylwetki i utrzymywanie jak najlepszego samopoczucia. W każdym wieku właśnie. Bo wbrew opinii wielu osób nie tylko nie jest niczym złym zaczynać dbać o formę przykładowo dopiero koło 40, nie jest za późno, ale dodatkowo może to być właśnie moment dla wielu osób, w którym wypracują najlepszą formę, jaką mieli kiedykolwiek, jeżeli uprzednio zaniedbywały tę sferę. I co ważne, wszystko to bez rujnowania zdrowia, do czego pośrednio namawiają sterydziarze, którzy sami uwierzyli w mit, że facet po 30 musi przyjmować syntetyczny testosteron. No może w ogóle pochwalcie się w polu komentarzy, w jakim wieku zaczęliście ćwiczyć, w jakim wieku jesteście obecnie. Poproszę jeszcze o łapkę w górę i lecimy z dzisiejszym materiałem. Cześć, z tej strony trener Michał Kanclerz i tak się składa, że jak ja po raz pierwszy zatrudniałem się na siłowni, był rok 2011 i branża treningu personalnego w zasadzie dopiero raczkowała. Zatrudniałem się w charakterze instruktora, a treningi personalne to było coś, co dopiero wchodziło. Wiecie, takie treningi jeden na jeden, trener prowadzący konkretnego podopiecznego, a nie trener siedzący w klapkach właśnie gdzieś tam z rogu siłowni, obserwujący całą zgraję osób trenujących, żeby ci nie zrobili sobie krzywdy. I o ile dzisiaj na porządku dziennym jest to, że w sieciowych siłowniach wiele osób korzysta z usług trenera personalnego, to kiedyś tak nie było. Popularność usług trenerskich dla kogoś, kto nie jest sportowcem, dopiero rosła i w związku z tym cena też nie należała do najniższych i na regularne korzystanie z usług trenera personalnego mogły sobie pozwolić osoby, które zgromadziły już pewne oszczędności lub po prostu zarabiały więcej. I jak sami możecie połączyć kropki, były to osoby raczej bliżej 40 niż bliżej 20. I ja większość swojego doświadczenia, praktyki, a nie tylko teorii, zyskiwałem właśnie w związku ze współpracami z osobami bliżej 40. I zanim przeniosłem swoją filozofię żywieniowo-treningową do książki, czy też potem do aplikacji, no to w ramach współprac stacjonarnych widziałem dokładnie, co można uzyskać właśnie pracując z osobą, która jest raczej starsza i trenując osobę, która nie jest sportowcem zawodowym. I to, co doświadczyłem, to, co widziałem, stoi w bardzo dużym kontraście względem tego, co niektórzy sądzą na temat właśnie kształtowania sylwetki bliżej wieku 40 lat. Że podobno się nie da, że testosteron spada, że metabolizm zwalnia, a praktyka jest zgoła inna. Jeżeli w odpowiednim momencie zaczniesz przeciwdziałać czynnikom, które są związane właśnie z pogorszeniem wspomnianych przed chwilą parametrów, może się okazać, że zamiast notować spadek testosteronu lub poziomu metabolizmu, ty będziesz mógł się cieszyć większą witalnością i sprawnością niż przeciętni 20-kilkulatkowie, którzy jednak postawią na mniej zrównoważony styl życia. I o ile hormony anaboliczne marginalnie obniżają swój poziom wraz z wiekiem, to co ma znaczący wpływ nie tylko na ich poziom, ale co ważniejsze na wrażliwość receptorów na ich działanie, to właśnie styl życia. W każdym roku po 30 twój testosteron może się obniżyć o 1% z racji wieku, tymczasem z uwagi na nadmiar tkanki tłuszczowej lub brak regeneracji może zanurkować nawet o 30%. Czyli wiecie, z jednej strony ta marginalnie delikatnie obniżająca się baza naszego testosteronu wraz z wiekiem, a z drugiej strony barykady czynniki, które momentalnie drastycznie potrafią obniżyć testosteron. Zarówno niewysypianie się, nadmiar kortyzolu, hormonu stresu, który jest swego rodzaju antagonistą testosteronu, deficyty żywieniowe, konkretnie chodzi o mikroelementy, deficyty związane z witaminą D3, papierosy, alkohol i związane z nimi szkodliwe działanie wolnych rodników dokładają swoją cegiełkę, czy też najgorszy w kontekście zaplecza hormonalnego nadmiar tkanki tłuszczowej. Analogicznie, twój metabolizm jest warunkowany poziomem posiadanej regularnie aktywizowanej tkanki mięśniowej oraz codziennymi niepozornymi aktywnościami, takimi jak pieszy spacer, a nie rokiem, w którym się urodziłeś. 50-latek odwiedzający siłownię 3 razy w tygodniu i sporo spacerujący pieszo przepali znacznie więcej kalorii niż jego młodszy kolega, który porusza się wszędzie samochodem i nie dba o regularne zmuszanie mięśni do wysiłku. I z perspektywy czasu bardzo doceniam to, że jak zaczynałem pracować jako trener, to trend wmawiania każdemu, że po 30 już nic się nie osiągnie w kwestii tężyzny fizycznej bez tak zwanej hormonalnej terapii zastępczej, testosteronem, nie był jeszcze tak popularny. Czym starszy jesteś po 30 lat życia, to normalnie ci hormon wzrostu
i testosteron idzie na dół. Nie? W Stanach jest każdy doktor normalnie wypisuje recepty na testosteron, żeby nie zgubić tych mięśni. No bo kto wie, może sam bym uwierzył autorytetom z branży fitness i zamiast skupiać się na optymalnych rozwiązaniach żywieniowo-treningowych u moich podopiecznych, dostosowanych właśnie do osób, które trochę później zabrały się za szlifowanie formy, szukałbym rozwiązań nie tam, gdzie trzeba. A doskonale wiem, jak wiele osób spośród was ma podcięte skrzydła w kwestii dbania o formę, gdy nasłucha się tych farmazonów o rzekomej konieczności stosowania hormonalnej terapii zastępczej testosteronem, gdy przekracza się wiek 40, no albo nawet 30 lat, dokładnie, bo to jest zabawne, że co roku ta poprzeczka się właśnie obniża. Nic takiego nie potrzebujecie bez stosownego uzasadnienia, bez faktycznego hipogonadyzmu, może urazu jąder lub nawet właśnie nowotworu, które właściwie może stwierdzić tylko lekarz specjalista, a nie jakiś szaman, który rzekomo interesuje się zdrowym stylem życia. I tym sposobem płynnie przechodzimy do błędu numer 1. Nie daj sobie wmówić, że jest za późno, tylko skup się na faktycznym działaniu. Żywienie, regularna aktywność i równoważenie tego regeneracją czyni cuda, a już samo dopuszczenie myśli, że się nie da i szukanie dowodów na taki stan rzeczy może płynnie zamienić się w samospełniającą się przepowiednię. A w praktyce, jeżeli wypracujesz przynajmniej umiarkowany poziom masy mięśniowej, a wkładając mądry wysiłek w to, to na pewno się wydarzy, i niski poziom tkanki tłuszczowej, będziesz mieć fenomenalną formę w każdym wieku. W drugą stronę możesz przegiąć, nabawić się kontuzji, zanim twoja forma zacznie się rozkręcać. Jak nie masz już 20 lat, no to niestety twoje działanie nie wybaczy aż tak dużej ilości błędów, jak u kogoś, kto ma trochę bardziej elastyczny układ ruchu, kto ma hormony, które buzują i usprawniają regenerację. Dlatego też trzeba znać swoje ograniczenia, trenować mądrze, a nie dużo. Jak przez lata miałeś do czynienia z aktywnością fizyczną, to spoko, prawdopodobnie masz jakąś podstawę koordynacji i twoja postawa nie odbiega znacznie od tej prawidłowej. Natomiast, jeżeli ostatnie lata spędziłeś na tym, żeby pracować w niekoniecznie najbardziej ergonomicznym ustawieniu ciała, garbiłeś się, dużo siedziałeś, może stałeś w jakiejś asymetrycznej pozycji, to żeby wejść w trening, warto unikać karygodnych błędów, które bardzo szybko prowadzą do urazów w okolicy stawu ramiennego, w okolicy lędźwiowego odcinka kręgosłupa, czy też zrujnują się kolana. Ja wiem, że przemysł farmaceutyczno-suplementacyjny nie śpi i na ból stawów od razu zaproponuję szereg rozwiązań, natomiast ja przypominam, że te mogą być ewentualnie uzupełnieniem. Natomiast to, co jest najważniejsze, żeby nic nas nie bolało i żeby można czerpać garściami właśnie z efektów, jest prawidłowa technika wykonania ćwiczeń. Nie będę was nią zanudzał, natomiast chciałbym, żebyście sobie zakodowali w głowie następującą zależność. Jeżeli podczas wykonania dowolnego ćwiczenia bolą mięśnie, to jest ok. Jeżeli jednak podczas wykonania dowolnego ćwiczenia, czy przysiady, czy wyciskania, czy ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, może pompki, bolą was stawy, to trzeba ćwiczenie skorygować. Nie rezygnować z ćwiczenia, tylko zwolnić, wykonać może mniej powtórzeń, wykonać wolniej ćwiczenie i każde powtórzenie rozdzielać upewnieniem się, czy jesteśmy we właściwej pozycji. Zamiast trzaskać pompki jedną za drugą, robimy pompkę, zatrzymujemy się na moment w pozycji wyjściowej, upewniamy się, czy my czasem nie straciliśmy kontroli i dopiero wykonujemy następne powtórzenie, które również poprzedzamy upewnieniem się, czy nasza pozycja jest właściwa. Podczas ćwiczeń nie garb się, usztywnij korpus, jakby ktoś cię chciał uderzyć. Nie pozwól, aby kolana zapadały się znacznie do środka. Płynnie wzmacniaj mięśnie, a stanie się to nawykowe. Natomiast ból stawów zawsze powinien być dla ciebie alarmujący i jako pierwszy krok powinieneś skorygować technikę ćwiczeń i nie bać się potencjalnych regresji. Jeżeli ćwiczenie wydaje ci się zbyt skomplikowane, to postaw na jego mniej wymagający wariant, zamiast mimo wszystko forsować, no bo przecież czas leci, muszę robić od razu najbardziej efektywne ćwiczenia, zamiast się katować na przykład wyciskaniem sztangi leżąc, kiedy jeszcze niekoniecznie radzisz sobie z prawidłowym ustawieniem obręczy barkowej. Młodszym więcej błędów z techniką ćwiczeń z przesadzonym ciężarem, co jest ważne, bardziej uchodzi na sucho, natomiast w twoim przypadku może być trochę inaczej. Tak samo w twoim przypadku może być gorzej, kiedy przesadzisz z objętością treningową. Pamiętaj, trenujesz po to, żeby dostarczyć bo
bodźce, a nie po prostu, żeby trenować, żeby się zmęczyć, żeby zajechać organizm. Jesteś na treningu po to, żeby adaptować się w konkretny sposób lub żeby wydatkować kalorie. Więc po co od razu wrzucać się na zbyt głęboką wodę? Przetestuj, czy najpierw trenując 2-3 razy w tygodniu, trenując całe ciało, czy już czasem twoje ciało efektywnie się nie zmienia. I postawisz na jakość, a nie na ilość, to już 2-3 sesje treningu oporowego w tygodniu, oczywiście w połączeniu z dietą, da miażdżącą część efektów. Już będziesz się zmieniać i dopiero myśl o tym, żeby dodać potencjalnie dodatkowy trening, jeżeli ci się nudzi, jeżeli chcesz częściej ćwiczyć, dopiero kiedy zaobserwujesz, że te 2-3 sesje treningowe nie są wystarczająco stymulujące dla twojego konkretnego przypadku. Paradoksalnie na początku, przesadzając ilością jednostek treningowych, mając w pewnym wieku ograniczone zasoby psychofizyczne, możemy się narazić na gorsze rezultaty. Czyli to jest paradoks. Trenując jakościowo, rzadziej, będziemy mieć lepsze efekty niż trenując bezsensownie, bez uwzględnienia niezbędnej regeneracji, częściej. Trenujcie mądrze, a nie dużo, jakość, a nie ilość, nie jakieś udziwnione metody, nie jakieś zastrzyki ze świata kulturystyki, które prędzej wyeksploatują wasze ciało niż nagrodzą was trwałymi efektami, tylko mądre podejście i efekty będą niezależnie od wieku. Róbcie formę, trzymam za was kciuki i standardowo w poszukiwaniu gotowych rozwiązań treningu zgodnie z naszą filozofią żywieniowo-treningową odsyłam do aplikacji Transformacja 5.0, która za rękę prowadzi przez programy treningowe, przez to, w jaki sposób się odżywiać, właśnie w oparciu o wasze parametry prosto do formy. Może nie natychmiastowo, bo trochę czasu na to trzeba poświęcić, trochę wysiłku trzeba włożyć, ale realizując plan przedstawiony w aplikacji Transformacja 5.0 na pewno będziecie zadowoleni, bo tam skupiamy się na tym, co działa, a nie na tych wszystkich zbędnych rozpraszaczach, które nie mają aż takiego dużego przełożenia na formę. Do zobaczenia, cześć!